Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj w zespole szkół specjalnych, tak się ciągle ta placówka nazywa, choć to teraz się trochę inaczej chyba określa, ale proszę mi powiedzieć, za tydzień macie konferencję naukową. Co to za konferencja i czemu w ogóle ją organizujecie? Tak, jest to konferencja Słodko-gorzki świat osób niepełnosprawnych i jest to już 6. konferencja. Co roku organizujemy właśnie takie spotkanie i co roku jest inny temat przewodni. W tym roku jest tematem będzie jak rozmawiać z dzieckiem i o dziecku. Do kogo jest adresowana ta konferencja i kto będzie wykładać? Konferencja adresowana jest tak naprawdę do każdej osoby, która jest zainteresowana tematem. Głównie oczywiście do rodziców uczniów niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych, ale też do osób niepełnosprawnych, do terapeutów, do rodzin, do osób wspierających. Także tak naprawdę do każdej osoby, którą ta tematyka interesuje. No teraz powiedzmy, jakie będą dokładnie tematy wykładu, kto będzie je przedstawiać, jak to jest zaplanowane? Tak, w tym roku o konferencji będziemy mówić o komunikacji, więc zaproszone są takie osoby, które właśnie o tym mogą nam powiedzieć. Przyjedzie do nas pani Dorota Podgórska-Jachnik, to jest pani profesor z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy i ona będzie mówiła o barierach w komunikacji, o tym jak im przeciwdziałać i w ogóle o komunikacji z osobami z zaburzeniami zachowania. Natomiast drugim prelegentem będzie nauczycielka z naszej szkoły, pani Ewa Chudzicka i ona z kolei będzie mówiła o alternatywnych metodach komunikacji. To jeszcze najważniejsza informacja, gdzie i kiedy? I czy każdy ma rzeczywiście taki swobodny wstęp, czy trzeba się rejestrować? Tak, każdy ma swobodny wstęp, każdy może do nas tutaj przyjść 13 czerwca, więc w przyszły czwartek. O godzinie 12 rozpoczynamy. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Nie tylko my, ale również zaprasza nie tylko my jako szkoła, ale Stowarzyszenie Zawsze Dziecko, bo to razem organizujemy. Jest to stowarzyszenie działające przy naszej szkole. Współorganizatorami jest powiat kędzierzyńsko-kozielski, ale w tym roku wspiera nas też gmina i miasto Kędzierzyn-Koźle. Także mamy wsparcie z różnych instytucji i zachęcam bardzo serdecznie, bo jestem przekonana, że warto tu przyjść, bo już w tym roku miałam telefony, kiedy będzie konferencja, wracają te same osoby, czekają na tą konferencję i na pewno warto tu być.